Drodzy Państwo, ja się ponownie cieszę, że widzę wiele tych samych twarzy, które właściwie zawsze nam towarzyszą w trakcie naszych środowych spotkań, naszych wycieczek. Dzisiaj obiecuję, drodzy Państwo, że nie będziemy tak długo chodzić i tak daleko jak zwykle, ale obiecuję Państwu, że będę chciał się z Państwem, i to obiecuję, podzielić bardzo interesującymi, moim zdaniem, ale nie tylko, informacjami, które dotyczą bibliotekarstwa w Słupsku oraz bibliotek szeroko rozumianych w naszym Grodzie nad Słupią. A proszę Państwa, dobrze się składa, że akurat nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy przed budynkiem Urzędu Miasta w Słupsku, bo jest to jedna z wielu siedzib tej instytucji, przede wszystkim po wojnie, ale drodzy Państwo, tak się składa i już możemy zacząć naszą wycieczkę, że podejdziemy sobie pod pewien skraj naszego interesującego ratusza. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo ja to troszkę tak słyszę lepiej czy gorzej, ale myślę, że tak. Zapraszam serdecznie, drodzy Państwo, byście Państwo podeszli mniej więcej o na tę wysokość, jak czoło naszej wycieczki. O, zatrzymamy się. Proszę Państwa, biblioteka bardzo mocno była związana z ratuszem. Mocno była związana nie bezpośrednio po wojnie, ale przede wszystkim w latach 60., drodzy Państwo, w czasie, kiedy zwolna stopniowo, o czym szerzej powiem w innym miejscu, prowadzone były prace nad odbudową byłego kościoła świętego Mikołaja i o tym powiemy sobie tam na miejscu. Ale drodzy Państwo, to właśnie tutaj ta część, która znajduje się po mojej lewej, a Państwa prawej stronie, między innymi pełniła siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, jeszcze nie powiatowej, bo o tym też powiem szerzej. Ale proszę Państwa, był to obiekt czy część ratusza, która dawno była już częścią wysoce niewystarczającą, jeśli chodzi o gromadzony zasób biblioteczny. Bibliotekarze gromadzili księgozbiór już w taki sposób, że często go nie rozpakowywali, mając na uwadze to, że kiedy będzie wybudowana czy adoptowana nowa siedziba, jaką jest obecny gmach Biblioteki Miejskiej w Słupsku, to w nowej siedzibie wszystkie zamówione, rozesłane i te publikacje, które przyszły, bo kiedyś to powiem Państwu, no niestety funkcjonował rozdzielnik i biblioteka w Słupsku, tak jak i inne biblioteki powiatowe w ówczesnym województwie koszalińskim, nie za bardzo mogły samodzielnie składać zamówienia na publikacje, które by je interesowały. Od tego były władze wojewódzkie, szczególnie biblioteka wojewódzka w Koszalinie, która zbierała wszystkie materiały i zamówienia z całego województwa koszalińskiego i na tej podstawie dokonywano zamówienia między innymi w państwowych przedsiębiorstwach, które zajmowały się nie tyle drukiem, ale spedycją czy przesyłaniem publikacji książkowych i między innymi w takiej to postaci te taki nierozpakowane jeszcze tutaj trafiały do Słupska i czekały na swoje rozpakowanie w nowej siedzibie i na szczęście się, drodzy Państwo, doczekały. Słupsk miał akurat to szczęście, że mimo tak trudnych warunków lokalowych udało się temu miastu w końcu wybudować, a właściwie dostosować zniszczony obiekt po byłym kościele świętego Mikołaja, dostosować do potrzeb nowej instytucji. O tym powiem szerzej, kiedy znajdziemy się u wrót Biblioteki Miejskiej. Natomiast nasz początkowy spacer, który rozpoczynamy pod ratuszem, chciałbym po prostu zaznaczyć, żebyście Państwo zapamiętali, że w gmachu Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego znajdowała się Miejska Biblioteka Publiczna. Proszę Państwa, Słupsk lat 60., 70. był miastem, no zależy o jakim czasokresie mówimy, 60-70-tysięcznym, ale problem polegał na tym, że miał jeden z większych wskaźników, jeśli chodzi o przelicznik liczby dostępnego księgozbioru na jednego mieszkańca. Ale wcale nie oznaczało to, że miało równie dobrze warunki lokalowe. Niestety nie. Lepszym wskaźnikiem w tym zakresie, w
przeliczeniu na jednego mieszkańca charakteryzował się Szczecinek i Kołobrzeg. Kołobrzeg przede wszystkim dlatego, że po prostu miał nową, to znaczy z 1928 roku, nowy obiekt biblioteki. Dawny kołobrzeżanin, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych, jeszcze w latach 20. wrócił do Kołobrzegu i zasponsorował, niejaki pan Herder, zasponsorował tam budowę biblioteki. W Słupsku natomiast sprawa była bardziej złożona, o czym szerzej powiem, kiedy dojdziemy sobie na ulicę, a właściwie na Aleję Sienkiewicza. Zapraszam Państwa, drodzy Państwo, byśmy doszli do skrzyżowania z pasami, ale zatrzymajmy się przed pasami, tak zostawiając mniej więcej 2 metry, by każdy mógł, kto chciał przejść na drugą stronę, dlatego że zatrzymamy się jeszcze przed pasami, by wskazać Państwu jeden drobny, myślę, że istotny akcent dotyczący naszego dzisiejszego spotkania. Idziemy, proszę Państwa, przed siebie. Ktoś z Państwa może zadać sobie pytanie, a co my teraz zrobiliśmy, że kilkanaście dosłownie kroczków przeszliśmy na skraj obecnego Placu Zwycięstwa i ulicy Tuwima? Ano zrobiliśmy pewną zasadniczą, myślę, interesującą rzecz. Jeżeli Państwo się odwrócicie, i zróbcie to Państwo, ja podejdę sobie, z tej strony bym widział, o czym mówię. Widzicie Państwo kamienicę, w której mieści się apteka całodobowa. Proszę sobie wyobrazić, że w 1924 roku istniał pomysł, ażeby bibliotekę miejską przeprowadzić do tej kamienicy. Oczywiście po uprzednim odkupieniu od właściciela kamienicy, a następnie wstępnym przeadaptowaniu wnętrza i umiejscowienia tam siedziby. No właśnie, i teraz pytanie interesujące czego? Nie było czegoś takiego jak dzisiaj miejska czy nawet powiatowa biblioteka publiczna. To funkcjonowało troszkę inaczej. Bibliotekarstwo niemieckie było oparte przede wszystkim na, po pierwsze, rejonizacji, a po drugie, jeżeli pewne kwestie nie dało się, pewnych kwestii objąć rejonizacją, po drugie, oparte było przede wszystkim na możliwościach finansowych, jakie proponował samorząd. A Słupsk, drodzy Państwo, był miastem należącym mimo wszystko do grupy miast bogatych. I tylko Słupsk, i tylko Szczecin w dawnej prowincji pomorskiej miały coś takiego, co się nazywało książnicą miejską, Stadtbücherei. I to Stadtbücherei, które miało być przeprowadzone do tej kamienicy, a okazało się, że po prostu wskutek wielu rozmów, no nic z tego nie wyszło i pójdziemy do rzeczywistej siedziby tej instytucji, to Stadtbücherei okazało się, otrzymało nowe zadania, które daleko wykraczały poza zadania zwykłej biblioteki publicznej. A sieć bibliotek publicznych w Słupsku i w powiecie słupskim była bardzo złożona. Dzisiaj jest ona bardzo prosta. A przed wojną, do 1945 roku, istniały w Słupsku księżnica miejska, biblioteki obwoźne, które były finansowane, o czym szerzej powiem troszeczkę później, finansowane były przede wszystkim ze środków władz prowincji pomorskiej w Szczecinie, na całą prowincję. Każdy powiat otrzymywał 2-2,5 tysiąca marek i poszczególne miejscowości wiejskie miały obowiązek założyć sobie mniejszą czy większą bibliotekę obwoźną, a dodatkowo jeszcze stałą bibliotekę wiejską dla każdej gminy zbiorowej. Brzmi to strasznie, ale proszę Państwa, efekt był taki, że mniej więcej w co trzeciej wsi mieliśmy lepiej czy gorzej, ale jednak wyposażoną bibliotekę publiczną. Natomiast istniała jeszcze, nie powiem, że sieć, ale istniały szkoły, w których również znajdował się księgozbiór. I jeżeli w danej szkole nie było, może inaczej, w danej miejscowości nie było biblioteki ani stałej, ani obwoźnej, bo nie zawsze one, te biblioteki obwoźne docierały do danej miejscowości, to biblioteka szkolna przejmowała większość zadań takiej zwykłej biblioteki publicznej. A często, jak się domyślamy, biblioteki w mniejszych miejscowościach powiatu słupskiego po prostu pełniły funkcję takiego mini domu kultury. No bo to było naturalne, tak jak dzisiaj, szczególnie w mniejszych miejscowościach, małych miastach czy w gminach. Tak więc, drodzy Państwo, przejdziemy teraz przez pasy, dotrzemy do budynku na ulicy czy Alei Sienkiewicza, do którego ja już Państwa doprowadzę. Krótko mówiąc, siedziba obecna Urzędu Morskiego w Szczecinie. We'll be right back.
Szanowni Państwo, znajdujemy się pod budynkiem nowoczesnej, bądź co, bądź na owe czasy, pod budynkiem dawnej siedziby Książnicy Miejskiej. Przyjmuje się formalnie, że Biblioteka Miejska w takim rozumieniu, jak ją rozumiemy dzisiaj, powstała w 1903 roku i rzeczywiście to jest prawda. Ale proszę Państwa, to jest budynek, który pełnił funkcję biblioteki praktycznie do 1945 roku, ale o samej bibliotece musimy powiedzieć nieco więcej. To nie była tylko i wyłącznie biblioteka w takim miejskim czy nawet powiatowym rozumieniu. Ta biblioteka miała bardzo dobre zaplecze merytoryczne, osobowe i w nieco mniejszym stopniu techniczne. To była biblioteka, która po szczecińskiej bibliotece miejskiej, po tej szczecińskiej książnicy, uchodziła za najlepiej wyposażoną i jednocześnie najbardziej kompetentną, jeśli chodzi o pracowników, w całej prowincji pomorskiej, wliczając to i Stralsund, i Greifswald, z wyłączeniem biblioteki uniwersyteckiej, nawet bibliotekę w Koszalinie, bo takiej biblioteki nie było, jaka była tu. I drodzy Państwo, czym to skutkowało? Skutkowało to tym, że niejaki dyrektor, dr Tilo, który pełnił funkcję dyrektora właściwie po 1945 rok, on pełnił tę funkcję, co interesujące, w ratuszu, a tutaj administracji szeroko rozumianej jako obiektu nie było. Natomiast sam dr Tiller był bardzo interesującą postacią. To był człowiek, który nie tylko był bibliotekarzem z nadania, że tak to byśmy mogli powiedzieć, który pełnił tę funkcję w odniesieniu do słupskiej biblioteki, ale był też bardzo dobrym metodykiem bibliotecznym. Wyrażało się to przede wszystkim w tym, że przynajmniej raz na dwa miesiące w tym budynku odbywały się zjazdy i konferencje dla bibliotekarzy terenowych, którzy mieli pewne metodyczne problemy, na przykład, jak czytałem w aktach, związanymi z katalogowaniem księgozbiorów, z prowadzeniem bibliotek mniejszych, z prowadzeniem bibliotek specjalistycznych, a dodatkowo z bibliotekarzem, dyrektorem biblioteki w Szczecinie, niejakim panem Ackermanem, to również, drodzy Państwo, byli ci dwaj panowie współtwórcami pisma, które zostało jako pierwsze w Niemczech przyjęte, a które odrzucało neogotyk, ten gotyk ręczny, który dla bibliotekarza był po prostu nie tyle zmorą, ile ogromnym utrapieniem. Ackerman z panem Tilo wymyślili nowy krój czcionki dla bibliotekarzy, który bliższy był w piśmie ręcznym naszej takiej łacińskiej frakturze pisania, a odrzucał całkowicie wszystkie nieczytelne litery, które wynikały z używania neogotyku. I proszę Państwa, styl ten pisania, to jako ciekawostka, upowszechnił się w Niemczech praktycznie do 1945 roku i między innymi na podstawie prac tych dwóch panów, które doprowadziły do odrzucenia neogotyku, bo w kartach katalogowych po prostu oznaczenia muszą być czytelne, a nie zawijasy odręczne pisane, gdzie nie wiadomo, gdzie jest U, gdzie jest E, gdzie jest M, gdzie jest N. No to są takie szczegóły wynikające z używania tego pisma. Krótko mówiąc, między innymi Adolf Hitler przyjął za standard obowiązujący w Niemczech odrzucenie gotyku oraz neogotyku w ogóle. To tak nawiasem, gdzieś tam ten słupsko-szczeciński akcent w decyzji Adolfa Hitlera tutaj, warto o tym akcencie pamiętać. Drodzy Państwo, Biblioteka Miejska w Słupsku była tylko biblioteką miejską z nazwy, dlatego że od razu, od 1903 roku, kiedy powołano tę bibliotekę w obiekcie, była to instytucja, która była przede wszystkim biblioteką dla całej rejencji koszalińskiej. Byśmy powiedzieli czymś na kształt Biblioteki Wojewódzkiej, chociaż merytoryczny zakres tej Biblioteki Wojewódzkiej, Państwo się domyślacie, sprawowała księżnica w Szczecinie, która też była z nazwy tylko miejską księżnicą, ale cały ciężar metodyczny pracy bibliotekarzy wzięła właśnie księżnica szczecińska oraz księżnica słupska dla całego obszaru byłej rejencji koszalińskiej. Biblioteka w Słupsku również miała największy po szczecińskiej bibliotece księgozbiór. W samym momencie założenia liczyło się, że było to jako księgozbiór rozpoczynający, taki zakładający bibliotekę, było przeszło 2800 książek. No niedużo, ale w 40 roku mówi się już o księgozbiorze około 50-60 tysięcznym, z czego około 72%, mówię około dwóch, kwalifikowało się z tego księgozbioru jako księgozbiór o wybitnie naukowym charakterze.
kiedy pojedziemy sobie do Landesarchiv w Greifswaldzie, to znaczy teraz nie pojedziemy, bo tam jest remont, ale jakbyśmy sobie pojechali, to drodzy Państwo, zachowały się, ale nie tylko tam, sprawozdania coroczne dyrektora doktora Tirops, które mówią nam o działalności biblioteki, a co więcej, gdyby kogoś to interesowało, można również zobaczyć sobie drukowane katalogi tejże biblioteki, bo kiedyś forma druku była chyba częściej stosowana niż dzisiaj, a biblioteki za niewielkie pieniądze, czasem nawet własnym nakładem, mogły drukować sobie materiały pomocnicze, a dla nas to zwyczajnie drukowano katalogi nowości, katalogi księgozbiorów tematycznych. Cały księgozbiór był zgrupowany w 15 grupach tematycznych. One troszeczkę odbiegały od dzisiaj stosowanego układu, który najczęściej jest stosowany na układzie, Państwo może bibliotekarze wiecie, uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej, tego słynnego UKD, po którym, kiedy zastosujemy ciąg znaków, najczęściej są to cyfry oraz w mniejszym stopniu litery, wiemy, nie znając języka, o czym ta książka jest. I ten system stosowany do dzisiaj w bibliotekach publicznych, w większości bibliotek publicznych, nie był oczywiście stosowany przed wojną, bo tego systemu w Niemczech nie znano. Znaczy, on był znany, ale nie był używany, bo używano inny układ. Podział na 15 zasadniczych, najważniejszych grup rzeczowych. Cały księgozbiór był tak podzielony i na przykład sprawy państwowe, historia, to była jedna grupa. Sprawy związane z Heimatem, czyli jakieś Heimatkunde, prawda? Czyli uwaga, w tym Heimatkunde mogły się zawierać publikacje zarówno z historii, jak i z geografii. Ale i tak było prosto do znalezienia, bo proszę Państwa, podchodziło się do właściwego regału i drodzy Państwo, było wiadome, czy ja szukam publikacji dotyczącej Słupska historii, czy Słupska geografii, bo tych prac troszkę było. Więc taki mniej więcej podział, no dokładnie taki podział funkcjonował. Tu, drodzy Państwo, gdy stanę w tym miejscu i analogicznie tak samo tu, na tej wysokości, gdybyście Państwo popatrzyli na kamieniczkę obok, znajdują się tam, zachowały się dwie kolumny, których tu już nie ma, a po których widzicie Państwo zostały tylko metalowe trzymacze od górnej strony. Dodatkowo, większość z Państwa, tu może parę osób ze mną włącznie nie, większość z Państwa stoicie na terenie zieleńca ogrodzonego, który jeszcze przecież w latach 50. tutaj przecież był zachowany, natomiast zieleńce zostały zlikwidowane, a poszerzono w ten sposób chodnik, na którym właśnie się znajdujemy. Powiedzieliśmy sobie przed chwilką, że przedwojenna biblioteka miała funkcję również doradztwa zawodowego dla bibliotekarzy w terenie. Po 20 roku, kiedy została powołana instytucja przy Bibliotece Publicznej w Słupsku, a instytucją to było takie oficjalne Beratungsstelle, a więc miejsce doradztwa, byśmy nawet powiedzieli zawodowego, metodycznego, na dobrą sprawę to Beratungsstelle zajmowało się pozyskiwaniem materiałów, które były wymierzone przeciwko Polsce. I były to materiały, które miały charakter drukowany, najczęściej naukowy i miały stanowić podstawę do tego, żeby wskazywać, że źle się stało, że państwo polskie powstało i wskutek utworzenia państwa polskiego odebrano tu Niemcom te tereny, które później można byłoby zamknąć w powiecie wejherowskim, kartuskim, kościerskim. I biblioteka w Słupsku miała za zadanie gromadzić taki księgozbiór. Powiem więcej, jednocześnie nie zamykało się to organizacyjnie tylko i wyłącznie do Słupska miasta i Słupska powiatu. Słupskowi tej bibliotece przyporządkowano jeszcze trzy ponad dodatkowe powiaty, te nadgraniczne. Bytowski, Miastecki, który tam z pograniczem miał niewiele wspólnego, ale wliczono powiat Miastecki. Powiat Słupski, oczywiście Ziemski i drodzy Państwo, powiat Lęborski. Ta grupa czterech powiatów mogła liczyć na ekstra finansowanie zakupu księgozbioru, który był wymierzony przeciwko Polsce. I jak sobie poczytamy, jakie zakupy prowadzono, czy refundowano ze środków władz prowincjonalnych w Szczecinie, to widzimy, że mniej więcej około połowy tych zakupionych nowych książek miały charakter wybitnie antypolski charakter. A Słupsk miał za zadanie całe te prace koordynować. Nawet powiem więcej, że jeszcze kiedy funkcjonował taki duży program pomocy dla Wschodu, on miał być przede wszystkim pomocą skierowaną dla landów czy tam prowincji wschodnich,
w latach 30., na początku lat 30. XX wieku, to również i bibliotekarstwo w Słupsku, z racji tego, że istniały przepisy, które wskazywały na możliwość poprawy warunków kulturalno-oświatowych w terenie, to również i biblioteka w Słupsku z takich środków korzystała. Biblioteka, która organizowała kursy dokształcające dla bibliotekarzy w terenie, tu właśnie w tym budynku, albo też corocznie na zasadzie wymiany, raz w Szczecinie, raz w Słupsku, z dyrektorem Ackermanem te kursy były prowadzone w Szczecinie. Zresztą dr Tilo bardzo dużo interesujących materiałów oraz porad metodycznych w zakresie katalogowania i prowadzenia księgozbioru wprowadził. One są częściowo, te materiały, dostępne w aktach Naczelnego Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie, bo i samo bibliotekarstwo w prowincji pomorskiej doczekało się spuścizny w postaci 9 dużych tomów związanych z bibliotekarstwem. No nie mogę po prostu nie powiedzieć czegoś o Koszalinie tak po sąsiedzku, no bo tam była rejencja, a tutaj nie. I tu Państwa pocieszę. Akurat ten obiekt z tą instytucją pełnił najważniejsze, zasadnicze zadanie dla całej rejencji koszalińskiej. W Koszalinie istniała tylko biblioteka miejska o typowych zadaniach jak dla miasta, natomiast nie przewidywano powołania instytucji o takim charakterze, jaka istniała w Słupsku. A proszę Państwa, Państwo przechodziliście, bo zwróćcie Państwo uwagę, odwrócicie się, czas biegnie, księgozbiór wzrasta, 50 tysięcy na miasto, które około 50 tysięcy mieszkańców liczyło, to jest, proszę Państwa, statystycznie około jednego tomu na jednego mieszkańca. Księgozbiór, który ma i miał tendencję do powiększania się, zaraz oznaczałoby to, że ramy tego obiektu i tak są za ciasne i niewystarczające. Władze nazistowskie miały pomysł. Nie jest to tajemnicą, że tutaj po wyburzeniu Państwu znanego po wojnie domu kolejarza na ulicy Starzyńskiego, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się rondo, przez którego fragment żeśmy przed chwileczką przechodzili, miał być wybudowany potężny dom, taki kombinat kulturalno-oświatowy nazistowski, 7-piętrowy w części wieżowej. Trudno mi wskazać w Słupsku i w najbliższej okolicy obiekt, który byłby podobny do tego obiektu. Akta projektowe tego gmachu zachowały się tutaj w Archiwum Państwowym w Słupsku i można je sobie zobaczyć, ale też są publikowane w internecie, publikowane też były w publikacjach m.in. pani Elżbiety Szalewskiej. Miał być to obiekt, który nie tylko do swoich murów przyjąłby bibliotekę miejską, przyjąłby również archiwum miejskie. Tu archiwum też nie mogę, proszę Państwa, nie powiedzieć, bo sieć archiwalna była wtedy w Niemczech kompletnie inna. Dzisiaj mamy archiwa państwowe i w zasadzie to wszystko. Ale przed wojną, szczególnie tutaj w Słupsku, tak jak i w całych Prusach i Niemczech, mieliśmy do czynienia z siecią archiwów państwowych, samorządowych szczeblu, byśmy dzisiaj powiedzieli, landów, a więc prowincjonalnych, oraz archiwów samorządowych szczebla miejskiego, gminnego, a nawet wiejskiego, bo i takie były. I proszę Państwa, Słupsk miał również własne archiwum miejskie, ale ono nie było tak ubogie w swoich zbiorach jak dzisiejsze archiwum przy Urzędzie Miasta. To było archiwum, którego najstarsze dokumenty, a w zasadzie dyplomy czy pergaminy, datowane były na okres po 1310 roku włącznie. Wprawdzie istniał przymus od 1893 roku przekazywania tychże akt do Szczecina, do archiwum, bo tam było to jedno prowincjonalne, nasze, że tak powiem, wojewódzkie. Ale w Szczecinie można było dogadać się, że ewidencyjnie ten materiał archiwalny będzie w Szczecinie, ale faktycznie może się dalej znajdować w archiwum miejskim. Z tego przywileju zresztą skorzystały takie samorządy jak Sławno, Darłowo, Koszalin, Słupsk. Tym bardziej, że akurat w latach 30., kiedy po raz drugi przyjechali archiwiści ze Szczecina, jednak na taką wizytację, bo nie chcę powiedzieć kontrola, ale na wizytację, oni powiedzieli, no przekażcie wreszcie już te dokumenty ze Słupska, one i tak będą depozytami, bo są wasze, słupskie, ale one jednak powinny być przechowywane w archiwum prowincjonalnym. A wtedy w Słupsku powstał pomysł, nie przekażemy tych akt, dlatego, że akurat będzie powstawała praca, i rzeczywiście ta praca ukazała się drukiem w 1936 roku, będzie powstawała praca poświęcona wszystkim nazwiskom mieszczan słupskich od XVII wieku. I to był zasadniczy powód, by wszystkie akta do XIX wieku pozostały tutaj w Słupsku, w tym właśnie, drodzy Państwo, budynku,
bo ratusz słupski, nawet już ten nowy, nie miał miejsca na przechowywanie akt magistrackich. A więc ten budynek, drodzy Państwo, w większości dzielił zarówno miejsce na akta miasta Słupska, które w części, dużej części zachowały się i możecie Państwo skorzystać z nich w archiwum tutaj w Słupsku, bo nie wszystkie się zachowały, a przede wszystkim w części, to tej zasadniczej, również przechowywano księgozbiór dawnej biblioteki. Stąd też, drodzy Państwo, istniała konieczność wybudowania nowego obiektu dla biblioteki. Czemu nie Kościół Świętego Mikołaja? Czemu nie zamek, który Państwo pamiętacie, dwa tygodnie temu mówiliśmy, że był w fatalnym stanie i nie było za bardzo pomysłu, co z tym obiektem zrobić? Bo, drodzy Państwo, zamek, Państwo sobie przypominacie, to był obiekt, który stanowił własność Skarbu Państwa, a więc nie samorządu. Natomiast Kościół Świętego Mikołaja był kościołem w tego typu słowa znaczeniu, potem składem rzeczy wszelkich wszelakich, szkołą dla głuchoniemych w 1926 roku. Krótko mówiąc, nie była to własność magistratu, nie była to własność gminy miejskiej. Lata 20., szczególnie mniej więcej początek, pierwsza połowa lat 20., nie sprzyjała budownictwu jako takiemu, budownictwu publicznemu. Nie było na to pieniędzy. Niemcy z pewnymi przerwami mimo wszystko znajdowały się w kryzysie finansowym. Rok 33 to dalszy kryzys, który w Niemczech został zduszony pracami interwencyjnymi, ale przecież tego kryzysu całkowicie nie zwalczono. Potrzeby finansowe miasta były zupełnie inne. Na 39 rok mieliśmy do czynienia z miastem, które było mocno zadłużone. Więc zwróćcie Państwo uwagę, jak budować w takich warunkach inwestycje, których inwestorem miało być szeroko rozumiane miasto. Istniało coś takiego jak NIK, takie coś podobnego w Niemczech jak NIK, i kiedy oni przyjeżdżali na badanie bilansów, budżetów, no to dochodzili do wniosków, że w Słupsku są coraz większe problemy finansowe, więc miasto nie mogło sobie pozwolić na budowę czy adaptację sąsiednich kamienic na potrzeby instytucji, która już funkcjonowała. Niemniej pomysł, za który tak naprawdę miały zapłacić władze prowincjonalne w Szczecinie, nie został zrealizowany. Druga wojna światowa przerwała budowę, a właściwie etap, końcowy etap planowania tego obiektu, o którym myślę, który miał znajdować się na ulicy Starzyńskiego. To w Słupsku nie zostało rozpoczęte, jeśli chodzi o symboliczne wbicie łopaty. Piła znalazła się w trochę korzystniejszej sytuacji, ale to jest dekadę wcześniej. Tam taki Reichsgedenkhaus został wybudowany. W Pile to się udało. W Słupsku dużo większy obiekt, który miał mieścić i teatr, i kino, i archiwum, i bibliotekę miejską z całym zapleczem informacyjnym. Po prostu nie został ten obiekt nawet rozpoczęty fizycznie. A proszę Państwa, biblioteka w Słupsku przed wojną gromadziła nie tylko książki szeroko rozumiane, nie tylko wydawnictwa zwarte i czasopisma, ale proszę Państwa, co ciekawostka, również płyty gramofonowe. To jest coś, co bibliotekarze w większości bibliotek nazywają zbiorami specjalnymi albo też dokumentami życia społecznego, w zależności o jakiej bibliotece mówimy. To nie były nagrania z muzyką, proszę Państwa. To były nagrania, które raczej były związane z szeroko rozumianym światem naukowym, a które akurat w latach 30., a myślę tu przede wszystkim o badaniach związanych ze wsią pomorską, ze wsią niemiecką szeroko rozumianą, nagrywano na płytach gramofonowych i wydawano, tłoczono przede wszystkim w Berlinie i Hamburgu takie płyty, wydawano próbki mowy albo też tańców, no tańców to może trudno, ale śpiewu z różnych części Niemiec, i takie serie naukowe między innymi trafiały do Słupska, żeby można było korzystać z biblioteki publicznej, tak jak z księgozbioru naukowego. Słupsk, drodzy Państwo, miał też pecha, bo kiedy miasto było trawione pożarami, albo też kiedy zmieniała się władza z gryfitów na brandenbursko-pruską, albo też kiedy upadało państwo brandenbursko-pruskie i tutaj instalowały się, że tak to powiem, roboczo władze już typowo niemieckie, myślę tu o roku 1880 czy 1871 przede wszystkim, to proszę Państwa, niestety księgozbiory słupskie ginęły gdzieś w zbiorach innych bibliotek. Bardzo dużo szkód narobił nam Fryderyk Wilhelm II, który miał ogromną pasję gromadzenia materiałów kartograficznych. On stworzył w Berlinie coś takiego jak tajne archiwum map, tylko było ono tak tajne, że dostęp do niego właściwie miał już tylko on i dwie osoby, które miały specjalne zezwolenie tylko po to, żeby można było katalogować zbiory. Między innymi zbiory byłego zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, podobnie zresztą jak w Darłowie, częściowo zostały tam przekazane, częściowo zakupione, a częściowo ukradzione, zwyczajnie rzecz ujmując. Znalazły się w Poczdamie, a potem w Berlinie w specjalnie do tego przygotowanym gabinecie,
Stąd w większych bibliotekach, jak pojedziecie Państwo na przykład do Szczecina, do Książnicy, mowa jest o gabinecie rycin, gabinecie kartograficznym, a tak naprawdę to jest coś na kształt dzisiejszych oddziałów, wydziałów, czy też pracowni o określonej specyfice tematycznej. I tu, drodzy Państwo, jak ktoś chciał skorzystać z tego kartograficznego zbioru, a on był bogaty, tam, proszę Państwa, liczyło się, że około 1,5 miliona różnego rodzaju kartografików wraz z opisami się znajdowało, to, drodzy Państwo, to sam król osobiście wydawał zgodę na skorzystanie albo też na odmowę, nie wydawał tej zgody, tylko odmawiał dostępu do zbiorów. Dopiero po jego śmierci powoli księgozbiór, który miał charakter wręcz światowy, był udostępniany stopniowo zresztą różnym grupom zainteresowanym, nawet wojskowym on nie udostępniał tych zbiorów. Miał po prostu król fisia na punkcie map i tego fisia niestety z nikim nie dzielił, tylko sam z sobą. Czy to było już pewne schorzenie psychiczne, czy nie, tak czy inaczej za środki państwowe stworzył niemały księgozbiór, który temu, drodzy Państwo, towarzyszył. Zapraszam, drodzy Państwo, przejdziemy sobie pod budynek obecnej Biblioteki Miejskiej. Już teraz chciałbym serdecznie Państwa zaprosić w imieniu gospodarzy tego obiektu, byście Państwo również skorzystali z czegoś, co można byłoby nazwać drzwiami otwartymi pracowni digitalizacji, a przede wszystkim Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej, która w tych gościnnych murach znalazła swoją siedzibę, a której kiedyś miałem też przyjemność współtworzyć. No bo tak było wiele, wiele lat temu. To był 2012 rok. Ósmy rok. W grudniu było formalne zawiązanie tego podmiotu, natomiast prace z tym związane były dużo, dużo dłuższe i wcześniejsze. A dzięki czemu możecie Państwo, między innymi przesiadując sobie wygodnie w fotelu na krzesełku, czy wręcz leżąc na łóżku, możecie Państwo spokojnie przeglądać zbiory tej instytucji i nie tylko tej i czerpać wiedzę o szeroko rozumianym Pomorzu. Ja proponuję, że może króciutko tylko chciałbym Państwu przypomnieć, tak jak żeśmy sobie wspomnieli nieco wcześniej, jesteśmy na obszarze, czy na terenie budynku, który, tak jak powiedzieliśmy sobie kilka minut temu, nie stanowił własności miasta, a klasztoru. A więc przed 45 rokiem siłą rzeczy nie mógł być brany pod uwagę na siedzibę ewentualnej, między innymi biblioteki, a potrzeb przecież miasto Słupsk w tym czasie, a myślę do 45, a tak roboczo do 39 roku miało bardzo dużo, a szczupłą bazę finansową, z której mógł skorzystać. Te okoliczności paradoksalnie przyniosła II wojna światowa. Okoliczności korzystne dla biblioteki i dla siedziby, przed którą biblioteką się znajdujemy. Bo, drodzy Państwo, Państwo doskonale wiecie, że zniszczenia, jakie objęły, myślę o zniszczeniach drugowojennych, zniszczenia i kościoła świętego Mikołaja i położonego zaraz po mojej lewej ręce klasztoru, byłego klasztoru Norbertanek, który popadał w ruinę po wojnie, bo Państwo widzicie budynek modułowy, ale który stoi mniej więcej na gruntach dawnego klasztoru, a z którego mury, no, może by i znalazł jakąś cegiełkę wykorzystaną z poprzedniego obiektu, ale z tym byłoby różnie. To, drodzy Państwo, krótko mówiąc, po wojnie nie za bardzo był pomysł, co zrobić z tymi ruinami. Obiekt zniszczony, spalony w środku, powoli popadał w dalszą ruinę. Znane są fotografie i opisy, które ukazują nam, trudno powiedzieć wnętrze, ale obiekt biblioteki w środku, na którym w zawalonym obiekcie już zaczęły rosnąć drzewa, które właściwie niosły z sobą tylko i wyłącznie mury zachowane z zewnątrz, a w środku po dawnej bibliotece praktycznie już nic nie pozostało. Więc to, co Państwo widzicie, to jest efekt wielu prac, praktycznie wielu pokoleń i wielu pomysłów, które gdzieś tam wspólnie z władzami, czy wojewódzkimi w Koszalinie, z Wojewódzką Radą Narodową, czy z prac, które prowadzone były i w Miejskiej Radzie Narodowej w Słupsku, których determinacja ludzi doprowadziła do tego, że udało się w 1971 roku oddać do użytku obiekt sakralny z funkcją biblioteki publicznej. To jest rzecz w pewnym stopniu wyjątkowa, drodzy Państwo, dlatego, że gdy na przykład poczytamy sobie dzieje podobnych zniszczonych obiektów nie tylko na Pomorzu Zachodnim, to możemy dowiedzieć się, że były dwie alternatywy. Albo dostosowanie budynku poprzez zmianę jego funkcji do nowych funkcji,
albo jego dalsze popadanie w ruinie i wręcz wyburzenie. I paradoksalnie, w takich, nawiasem mówiąc, w takich okolicznościach Kościół Świętego Jakuba w Szczecinie przetrwał do dzisiaj, bo inaczej groziłaby mu rozbiórka, a dzisiaj jest katedrą, czy siedzibą archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Tu mniej więcej w podobny sposób zagrano w Słupsku. Odbudujmy ten obiekt z nową funkcją. I ten obiekt, drodzy Państwo, obliczony na potrzeby wówczas miasta 80-90, ledwo 100-tysięcznego, już w dawnym czasie, szczególnie w latach 90. i później, przestał wypełniać tę misję. Drodzy Państwo, musimy sobie powiedzieć, że dzisiaj biblioteka w Słupsku jest tą instytucją, która tak jak biblioteka po wojnie, której tą siedzibę, jedną z siedzib mieliśmy okazję dzisiaj zobaczyć, dzisiaj cierpi na niedobór miejsca. Biblioteki zawsze miały na świecie to do siebie, że zawsze będą potrzebować miejsca, bo księgozbiory i różne funkcje wymagają tego, że potrzebne są powierzchnie. Może doczekamy się, że gdzieś w przyszłości biblioteka w Słupsku obok tego pięknego obiektu i filii, które przecież znajdują się na terenie całego miasta, będą mogły poszczycić się kiedyś w pełni funkcjonalnym obiektem, bo niestety w Polsce mamy nieszczęście do bibliotek. Proszę Państwa, znowu do tego nieszczęsnego Koszalina się odwołam, ale proszę Państwa, Biblioteka Wojewódzka w Koszalinie była pierwszym budynkiem w Polsce, który został wybudowany na potrzeby bibliotek od podstaw, a nie obiektem dostosowywanym do potrzeby biblioteki. Niestety mamy w Polsce, to zresztą dotyczy i archiwów, my tu mamy raptem tylko w Gdańsku i w Szczecinie budynki archiwów, które były budowane, ale to przez pruskie władze na potrzeby archiwów. Reszta to stanowiły obiekty, które zostały dostosowane do potrzeb archiwów, tak jak i w przypadku Słupska do potrzeb bibliotek. Ale myślę, że działanie, które zakończyło się sukcesem w 1971 roku, znalazło teraz, w tym roku, dosłownie na dniach godnych następców, bo i dyrekcja, i pracownicy zrobili wszystko, co jest możliwe, byście mogli Państwo jak najpełniej korzystać z walorów tego obiektu i obiektów, które zamykają się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dobrze, drodzy Państwo, no jednak jest z Państwa znaczna grupa, ale z części możliwości zwiedzenia całości obiektu trzeba będzie niestety zrezygnować, ale serdecznie zapraszamy też do tego, byście Państwo w indywidualnych, mniejszych grupach kontaktowali się z biblioteką i mogli oglądać jej wnętrza w różnych częściach, w innym terminie, ale zapraszamy tak czy inaczej wszystkich Państwa do środka, to przynajmniej pokażemy, jak wygląda biblioteka w środku i co interesującego się w tym obiekcie zmieniło. Zaproponowali gospodarze obiektu, byście Państwo w godzinach pracy biblioteki zgłosili tylko chęć zwiedzenia obiektu z punktem informacji, kiedyś to była regionalna, teraz z promocją, tak? Byście Państwo skontaktowali się z komórką, która odpowiada za promocję w bibliotece i Państwo będziecie mogli wejść nawet tam, gdzie nie zawsze wejść można. Warto pamiętać o tym, że w czasie, kiedy budowano ten obiekt, przeprowadzono takie doraźne, raczej nie kompleksowe, ale doraźne prace archeologiczne. Podobnie zresztą jak pogłębiano poziom dawnego klasztoru czy kościoła świętego Mikołaja. I w trakcie prac, drodzy Państwo, jeszcze w końcówce lat 60. natrafiono na mnóstwo szczątków osób tutaj pochowanych, kiedyś mieszkańców oraz osoby pełniące różne funkcje sakralne przy klasztorze świętego Mikołaja i klasztorze Norbertanów chowano po prostu na terenie tego całego założenia obiektu, bo my znajdujemy się tak częściowo na obszarze budynku, dawnego budynku klasztornego i ogrodów poklasztornych. Ogrody siłą rzeczy nie stanowiły miejsca pochówków, ale klasztor i kościół już tak. Może powiem, no powiem, jesteśmy w takim już gronie osób, które przychodzą właściwie na każde spotkanie ze mną. Powiem Państwu i Państwo może pamiętacie, nieraz zdarzało się, że władze Kościoła katolickiego próbowały odebrać miastu ten obiekt, ale miasto wtedy wykazywało, że 200 lat utraty funkcji sakralnej skutkuje tym, że nie można upominać się o coś, co tak de facto w 45, czy na stan na 45 rok, nie było własnością Kościoła, czy jakiegokolwiek innego związku wyznaniowego.
My się specjalizujemy tutaj w zasobach związanych właśnie z biblioteką jako taką i z obiektami zabytkowymi, które można określić mianem obiektów muzealnych. Żeby to udostępnić w internecie, to takie obiekty najpierw poddajemy albo skanowaniu, albo różnego rodzaju technikom rejestracji za pomocą aparatów cyfrowych, robiąc zarówno fotografie obrotowe, tak jak tutaj widać, fotografie specjalistyczne typu fotografii makroskopowej, gdzie ja może tutaj spróbuję puścić filmik, gdzie widać, jak wygodnie da się później przeglądać takie zasoby, które ogólnie są dostępne. Pójdzie? Chyba gdzieś tam pójdzie. To jest pokaz obrazów, które z muzeum zostały poddane digitalizacji i które można sobie przeglądać, będąc w domu, powiększając je do olbrzymich rozmiarów tak naprawdę, bez straty jakości. Tak właśnie udostępnione obiekty pozwalamy przeglądać wszystkim w zasadzie bez żadnych ograniczeń, czyli nie trzeba się logować, nie ma do tego absolutnie żadnych opłat ani innych rzeczy uprzykrzających życie użytkownikom. Mówiąc wprost, staramy się to udostępniać na takich zasadach, na jakich sami chcielibyśmy korzystać z zasobów w internecie. Tutaj widać na przykład mapy. Obecnie w naszej bibliotece cyfrowej zgromadziliśmy grubo ponad 70 tysięcy różnego rodzaju eksponatów. Jest bardzo dużo czasopism, bo one stanowią większość naszego zasobu i to są, powiedzmy, od czasopism przedwojennych, XIX-wiecznych, po rzeczy współczesne, co do których podpisaliśmy umowy z wydawcami i pozwolili nam to udostępnić w sieci. No bo zazwyczaj jesteśmy ograniczani ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ona nam mówi, czego tak naprawdę nie możemy udostępniać, bo jest chroniony majątkowymi prawami autorskimi, no i takie rzeczy nie są dostępne, chyba że, tak jak powiedziałem, uda nam się dotrzeć do instytucji, do osoby, która ma prawa i wyraża zgodę na to, żeby podpisać umowę i udostępnić ją. Rzeczy, które mamy zdigitalizowane, są zazwyczaj zgromadzone co najmniej w dwóch kopiach, które są w dwóch różnych geograficznie lokalizacjach. Mamy do dyspozycji zarówno serwery z macierzami dyskowymi, jak i biblioteki taśmowe i mamy całkiem spore doświadczenie dotyczące tego, jak należy zabezpieczyć takie obiekty do przechowywania, gdyby się mogło wydarzyć coś jeszcze. Poza tym, jeżeli realizujemy jakieś projekty, które zyskują dofinansowanie z ministerstwa, często jest obowiązkiem właśnie w takim przypadku, żeby jeszcze jedną kopię tych plików wzorcowych, bo my tak nazywamy te najważniejsze pliki, tak zwane mastery przez nas, przesłać również do operatorów, czyli gdzieś tam na serwery do Warszawy najczęściej, albo my wiemy, że do Warszawy, a to jest rozrzucone w różnych lokalizacjach. Istnieje coś takiego, co się nazywa KMD, czyli Krajowy Magazyn Danych, który jest taką formułą do przechowywania i gromadzenia danych, która działa na zasadzie rozproszonych serwerowni co najmniej w Polsce, a być może już w Unii Europejskiej. I jest ileś tam lokalizacji, tam są jasno określone zasady, że każdy tak naprawdę obiekt cyfrowy jest w dwóch, w trzech różnego rodzaju lokalizacjach. Mało tego, to są również zapisywane, tak jak powiedziałem, mamy tutaj nasze serwery, które mają, to się mądrze nazywa, macierze redundantne, czyli niejako kopie bezpieczeństwa, także jeżeli nam w macierzy pada jakiś dysk, drugi i trzeci, to i tak te dane nie uległy utracie, po prostu w międzyczasie księgowość się krzywi, ale no, musi zgromadzić pieniądze. Dział informatyczny zakupuje dyski uzupełniające i to jest przechowywane w ten sposób. Słupsk był takim miastem, które, tak jak i Szczecin, dopiero zaczynało przygodę z bibliotekarstwem o publicznym charakterze. Księżnica w Szczecinie 905, tu mamy w Słupsku 903 rok, drodzy Państwo, czyli stosunkowo nowo i zobaczcie, starsi jesteśmy tutaj o te 2 lata, ale myślimy tylko i wyłącznie o formalnej kwestii powołania bibliotek, bo samo czytelnictwo, samo bibliotekarstwo i gromadzenie informacji istniało od momentu, kiedy tylko człowiek
pojął wiedzę i umiejętność czytania, gromadzenia informacji w sposób drukowany bądź pisany, bo przecież pamiętajmy, my dzisiaj myślimy o bibliotece, myślimy książka, a przecież kiedyś, ale i dzisiaj też, nie tylko książka jest warsztatem pracy bibliotekarza. To, co biblioteki zawierają w ujęciu zbiorów specjalnych czy dokumentów życia społecznego, może stanowić i stanowi zresztą bardzo bogate źródło wiedzy o naszym mieście, o naszej najbliższej i dalszej okolicy, do zgłębiania czego, drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa namawiam. Zapraszam na spotkanie jeszcze ze mną w te wakacje w tym miesiącu za 2 tygodnie. To tu rzeczywiście sobie pochodzimy. Od razu, jeśli możecie, drodzy Państwo, przygotujcie sobie wygodne obuwie, bo z pewnością wyjdziemy poza centrum, bo tych przejawów i przykładów architektury modernistycznej w Słupsku troszkę jest. I o tych przejawach i przykładach chciałbym z Państwem za 2 tygodnie porozmawiać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za mile spędzony czas.